Dzisiaj na polskim YouTubie, w internecie, telewizji oraz radiu niesamowicie zawrzało. Znany praktycznie wszystkim Budda został zatrzymany, o czym poinformowały media w całym kraju. Jak można przeczytać, czy na RMF-ie, czy na stronie wprost.pl, Kamil został doprowadzony do prokuratury krajowej w Szczecinie, a razem z nim w sprawie podejrzanych jest 10 osób. O co w tym wszystkim chodzi? Co zrobił Budda? Co mu grozi? Czy trafi do więzienia? Za co go złapali i czemu zabrali wszystkie jego samochody? O tym dowiecie się z tego odcinka. W poniedziałek po godzinie 17 Kamil L. został przewieziony do szczecińskiego oddziału prokuratury krajowej. Tego samego dnia został on zatrzymany przez CBŚ, Centralne Biuro Śledcze Policji. Jak się dowiedzieliśmy, w gronie osób podejrzanych miało być aż łącznie 10 osób. Rzecznik prokuratury krajowej, pan Przemysław Nowak, poinformował, że osoby te poznają zarzuty i zostaną przesłuchane w charakterze podejrzanych. Ujawniono, że sprawa dotyczy grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem i loteriami internetowymi. Wiadomo też, że prokuratura swoje śledztwo prowadzi w 4 województwach: mazowieckim, śląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Z kolei radiostacja Kraków podała, jest to nieoficjalne, że służby zabezpieczyły majątek influencera. Miały to być chociażby samochody, a te dowody czy nagrania krążą po TikToku niczym wirale. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji od godzin porannych wykonują szereg czynności dotyczących działalności zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się hazardem, nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. Zatrzymanych zostało 10 osób, wśród nich jest Kamil L. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie. Do mediów społecznościowych właśnie wyciekło nagranie, które pokazuje, jak w Warszawie odholowany jest jeden z samochodów Buddy, który właśnie miał on do niego należeć. A co ciekawe, jeszcze w niedzielę organizował on loterię pożegnalną, która miała zakończyć jego internetową karierę. Dziękuję wam wszystkim za te 5 lat. Odmeldowuję i pewnie usłyszymy się jeszcze nie raz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. W internecie nie brakuje złośliwych komentarzy. Miał zniknąć z YouTube'a i CBŚ mu pomogło zniknąć. Moja meblościanka jest bezpieczna. Na naszych oczach tworzy się historia. Dlatego chciał uciec z YouTube'a, wiedział, że robi się ciepło. Czy to znaczy, że mogę moją meblościankę przewieźć od kolegi z garażu? Takich komentarzy jest miliony. Dlaczego? No bo, jak wiadomo, Budda to jeden z najpopularniejszych w ostatnim czasie YouTuberów w Polsce. Jego kanał generalnie zyskał ogromną popularność dzięki treściom związanym głównie z samochodami, i to nie byle jakimi. Woził się on chociażby Lamborghini, Bugatti, samochodami, o których tak naprawdę każdy z nas kiedyś marzył. Zebrał on miliony subskrybentów i zebrał on kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, a może i nawet kilkaset milionów złotych na swoim koncie, czym lubił się ostatnio chwalić. Rozmowę zaczęlibyśmy od 5 baniek. No. Poniżej 5 nie walczysz? No nie, poniżej 5 baniek. Ale to jest, powiem ci, wiesz co, bo to jest tak grube, a dużo widzów pod naszym wywiadem, ogólnie on był super odebrany, ale dużo osób pisało: nie znam go, czy możecie powiedzieć, dlaczego on ma aż takie kwoty? Czy ty mógłbyś odpowiedzieć? Ja nie powiem, ile zarabiam, ale pokażę ci stan konta. No dawaj. W ostatnich miesiącach jednak zapowiedział on YouTube'ową karierę, co było zaskoczeniem dla wszystkich, tłumacząc to problemami osobistymi oraz niechęcią do kontynuowania działalności w otoczeniu pełnym konfliktów i patologii. Wiele materiałów możecie zobaczyć u Gimpera czy na innych kanałach z newsami. Nie będę się na ten temat już rozwodził, bo to już nie ma sensu. Niemniej jednak jego zniknięcie było bardzo, bardzo dziwne. No i okazało się, że zniknął. Prawdopodobnie nie na długo zostanie przesłuchany, prawdopodobnie później wypuszczony. Podejrzewam, że we wtorek czy w środę pojawią się jakieś pierwsze informacje, co było powodem zatrzymania Buddy. Co warte zaznaczenia, w poniedziałek rano została również zamknięta strona Doze. Wszyscy podejrzewali, że to problemy techniczne strony, no a fakt jest taki, że sklep Doze został zablokowany.
Nie wiadomo jednak, czy miało to jakikolwiek związek z samym zatrzymaniem Buddy i kilku innych osób, o których już mówiłem. Wiadomo tak naprawdę tyle, że w poniedziałek wywiezione zostały samochody Buddy, służby celno-skarbowe pojawiły się w kilku lokalizacjach, a tu macie kilka zdjęć, jak zabierane jest na przykład BMW czy Lamborghini. W poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie wydane przez prawnika reprezentującego Krzysztofa, brata znanego youtubera Kamila L. Jak czytamy w tym dokumencie od adwokata, jego klient nie ma i nigdy nie miał żadnych związków biznesowych ani gospodarczych powiązanych z działalnością gospodarczą medialną swojego brata. Wszelkie wypowiedzi krytyczne wypowiedziane wcześniej przez niego, czyli przez Buddę w mediach społecznościowych dotyczyło naszego brata Konrada. I tak skwitowano. Zatem brat Buddy odciął się od niego całkowicie. Kamil, jak wiadomo, regularnie na swoim kanale organizował ostatnimi czasy loterie, na których internauci mogli wygrać cenne nagrody od luksusowych samochodów po drogą elektronikę i gadżety, a nawet i dom w Zakopanem. Pierwsza edycja loterii pobiła rekord polskiego internetu pod względem liczby widzów oglądających transmisję w czasie rzeczywistym. No a w niedzielę 13 października, tak jak już mówiłem, Budda zorganizował ostatnią loterię, która miała zakończyć jego działalność internetową. Do wygrania były konsole do gier, sportowe auta oraz dom w Zakopanem. No i tutaj to jest tak naprawdę bardzo ciekawy wątek, bo Budda niejednokrotnie mówił i widzieliśmy sami w zasadzie, że te loterie były organizowane w pełni, można to nazwać, legitnie. Były one na 99,9% zgłaszane. Zorganizowanie tak dużej loterii to nie jest taka łatwa sprawa. Jeżeli chodzi o całe procedury, to jest to zagmatwane. Korzystał on z wykwalifikowanego personelu, który znał się na robocie. Dlatego samo zatrzymanie w kontekście tej sprawy byłoby dziwne i prawdopodobnie chodzi o coś więcej. Jeżeli dzisiaj czy jutro pojawią się jakieś nowe informacje, śledźcie mój kanał, na pewno będę was o tym informował. Tymczasem to by było na tyle w tym odcinku. Sprawa jest mega dziwna i mega śmierdząca. Zobaczymy, jak dalej potoczą się losy Kamila.